Siema, witam. Kilka dni temu wystartował nowy sezon w Dwarf and Realmsach. Co to jest za gra? To jest trzecioosobowy hack and slash. Robiony chyba przez dwie albo trzy osoby. Gra już działa chyba z 2 lata na rynku, ale teraz wystartował tak zwany sezon zero. Czyli no, przebudowa gry. Dużo rzeczy zostało przebudowanych. Dużo rzeczy też wygląda teraz lepiej niż wcześniej. I ogólnie jak ktoś sobie obserwuje gierkę, no to z roku na rok widać, że jakby dewowie nabierają coraz to większego doświadczenia i gra wygląda coraz lepiej. Gra jest dosyć prosta. Ma dużo różnych mechanik, ale dosyć prostych. No, także gra ma dużą ilość mechanik, ale te mechaniki wszystkie są dosyć proste. Jak ktoś lubi grindować sobie mapki, po prostu rozwijać swoją postać w miarę prosty sposób, to gierka jest serio fajna. No i teraz tak, co tu mamy? Pierwsze mamy mapki. Tu są mapy. Zaczynamy sobie od pierwszej mapki, później lecimy tutaj aż do 35. No i tu już później mamy nieskończone mapki. Zależnie od tego, jakich materiałów potrzebujemy do craftingu, no to taką mapkę robimy. Na przykład jak potrzebujemy tutaj tych rzeczy, Frozen Crocusów do craftingu, bo jak sobie tutaj wejdziemy, cyk, możemy albo upgrade'ować, albo zmieniać staty na itemach, no to potrzebujemy różnych materiałów. No i zależnie od tego, czego potrzebujemy, na taką mapę idziemy. Tak samo tutaj mamy różne. Mamy trzy staty do craftingu. I tak, tutaj jakieś deski sobie robimy. Tutaj ingoty. I tutaj inne rzeczy. No i to jest zależne. Jakie rzeczy możemy robić, to jest zależne od tego, jak daleko jesteśmy w mapkach. Bo tutaj to działa tak, że po prostu progresujemy robiąc mapki. Czyli jakby tutaj te wszystkie stacje, które tutaj są, one się pojawiają wraz z robieniem kolejnych mapek. Na początku nie mamy tu nic, później jak robimy mapki, to coraz więcej tego zaczyna się tu pojawiać. No i już później mamy wszystko. Tutaj mamy crafting of handów, bo mamy coś takiego, że mamy skille na primary ataku i na secondary ataku. Nie ma klas w tej grze. Nasza klasa zależy od tego, jaką broń mamy. Czy mamy spiry, mausy i staves, whatever, two handy, one handy, łuk i mag. I maga. I tutaj te major level wbijamy po prostu zabijając mobki. No i tu sobie odblokowujemy wszystko, skille. No i na końcu mamy 5000 punkcików, które daje nam procentowy damage. Dodatkowo mamy. Kurde, nie to kliknąłem. Czekajcie. K. Tutaj mamy takie drzewko. To są głównie jakieś tam pasywki, plus damage, HP, armor i tak dalej. Attack speed. I różne takie rzeczy. I tutaj sobie też upgrade'ujemy na przykład te stanowiska do craftingu. Teraz muszę zupgrade'ować to, gdzie odpalam mapki. Nie wiem, portal. I muszę mieć 265 tych, nie wiem co to jest, jabłuszek, whatever. Upgrade'uję sobie to, cyk. No i dzięki temu, w zasadzie to nie wiem co się stało, ale upgrade'owałem to. Aha, bo to się upgrade'uje. I teraz na przykład, jak zrobiłem te 35 mapek, to teraz sobie tu klikam i mogę zrobić od 36 do 40 mapy, plus mogę zinfuzować tą mapę. Czyli takim specjalnym materiałem, nie wiem, ja to nazywam pajączek, po prostu, że no, boostujemy sobie daną mapkę. Dodatkowo są tu mapki, które wymagają jakichś kluczy, czyli tutaj jakieś katakumby, tutaj jakiś kompas jest potrzebny, tutaj mamy jakieś Tomb of Fortune. Co tu jeszcze było? Jeszcze coś chyba było, ale nie wiem gdzie. No, także tego jest coraz więcej. Mapki są nieskończone, tak naprawdę. Do tego mamy ranking na normalu i na hardkorze.
No i nasze miejsce jest zależne od tego, jaką mapkę zrobiliśmy. Level też jest nieskończony, aktualnie top 1 level to jest 562 i ma 115 mapkę skończoną. No ale tak jak mówię, można mieć mniejszy level, a mieć wyższą mapkę skończoną, nie? Tak tutaj jest na przykład. 468 jest wyżej niż 474, bo ma wyższą mapkę skończoną. Sezon, nie wiem jak teraz będzie, ale wcześniej trwał około miesiąca. Topka w rankingu dostaje skinę na koniec sezonu. No i co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy też jeszcze, później jak skończymy mapki, po 35 mapce. Chyba 36 jeszcze będę musiał zrobić. Ale tutaj jeszcze mam tylko NPC-a. Tutaj możemy sobie tradeować, kupować te metal flinty. Z tych metal flintów robimy gemy dodatkowe. Ale to już tam chodzenie za bardzo. Tutaj za każdą zrobioną mapkę dostajemy kryształek. I później wybieramy sobie jedną kartę. Po 5 mapek, potrzebujemy 5 kryształków, żeby sobie coś takiego wybrać. No i chcemy zebrać jakby 3 karty jednego rodzaju. Bo wtedy, na przykład jak ja mam teraz wziąłem 10% max health bonus. Jak będę miał 3 karty, to będę miał 30%. I jeszcze dodatkowo, dzięki temu, że zebrałem jakby cały set 3 kart, to ten bonus będzie razy 2. Czyli będę miał chyba 60%, jeżeli dobrze to rozumiem. Tutaj możemy sobie kraftować różne albo klucze właśnie na mapki, albo te pajączki do boostowania mapek. Tutaj jeszcze kolejne drzewko powinno się pojawić, ale to muszę zrobić jeszcze jedną mapkę, to zaraz. Tutaj mamy gildię. Tu możemy sobie założyć gildię, zapraszać innych graczy i tak dalej. Tutaj mamy daily questy. Dostajemy kluczyki właśnie na różne te mapki. Cyk. I cyk. O, i jeszcze nawet wbiłem level na tym. To 9 level wbiłem, więc damy sobie punkcik. Ja teraz daję tutaj. No. Także tyle. Idę zrobić jeszcze jedną mapkę, bo tu jeszcze jedno drzewko powinno się pokazać. I przy okazji zobaczycie, jak wygląda robienie mapek. A, i dodatkowo mamy tak jakby dodatkowe skille. Czyli te offhandy, możemy mieć 3 offhandy różne i one tak jakby triggerują różne dodatkowe skille. Czyli ja mam chain lightning, czyli po prostu jak bije, no to pojawia się chain lightning, który też bije. Te skille mogą być różne, mogą być jakieś fireballe z nieba, jakieś plamy różne, no trochę tego jest. O, ja na przykład sobie biję takim skillkiem. No i widać ten chain lightning sobie lata, nie? Także tak to wygląda, mam 10 minut na mapkę. No i muszę wbić 100 esencji. Jak będę miał 100 esencji w lewym górnym rogu, to wtedy otwiera się bossik, idę na bossa i mapkę skończyłem. Za mobki się dostaje esencje, za elity. Tutaj są jeszcze takie dodatkowe jakby rzeczy. Że na tych mapkach, tam jest jakiś NPC sobie stoi. Co jakiś czas też pojawiają się takie pola, o, albo coś takiego. Za 15 esencji, tutaj jak chcemy to otworzyć, to musimy jakby zapłacić 15 esencji, pyk, i za to dostałem 18 golda. Są różne takie rzeczy z itemami, z macami różnymi. O, te rzeczy, crate można sobie otwierać. Jakiś robal tu wyskoczył i on da bardzo dużo esencji. Akurat mam farta, bo ten robal jest giga OP. O, jak w to wejdę, to się pojawi elita i dodatkowe mobki. Także farmienie mobków w tej grze jest mega przyjemne. Pa, zabijam tego żuczka. I pyk. Te kulki to są wszystko esencje dodatkowe. Już nagle mam 300 esencji, wbiłem level, miliard rzeczy się pojawiło. Akurat miałem farta, że ten żuczek tak zaraz na początku mapki się pojawił. No ja gram na haceku, nie? Więc muszę uważać, żeby się nie wywalić, co wbrew pozorom nie jest takie łatwe. No bo teraz widzicie, że no wszystko sobie tam one-shotuje, jest fajnie. Ale jeden zły ruch. Tak naprawdę zablokowałbym się na chwilkę o mopki i no i jestem dead, nie? Zresztą nie bez powodu ludzie w rankingach no są dead, to jest też moja druga postać, więc no nie jest to jednak łatwe. Dobra, czyli mamy to, idziemy teraz na bossa.
Tyk, tu mamy bosika, mopki tu nie mogą wejść. Jest bosik. Zauważy, bo on przeważnie z rączki też dużo bije. Za pół HP potrafi przywalić. Także zabijemy sobie szybko tego bosika. Dobra, bosik jest, dostajemy skrzynkę z itemkami. Tutaj zaraz się pojawią rzeczy jeszcze do zebrania, cyk, nowa pasywka, którą można wykraftować na butach. Tutaj mamy te offhandy, 3 dostałem różne. Arcane Orb, Arcane Totem, albo Cracked Arcane Seed. Są te różne offhandy dodatkowe. Tutaj te esencje, które mamy, których mamy za dużo, to je tutaj oddajemy. Dostajemy za to... kurde... książki takie jakby, i które później odbieramy tutaj i dostajemy za to exp. Oddajemy esencję, dostajemy exp. Dodatkowy syk. Czekajcie, gdzie ja chciałem iść? Crit damage, attack speed. To chciałem iść, max health'a. Czyli idziemy tędy do góry. Tu i tu. Tak. Dobra. No i teraz już odblokowałem to drzewko. Ty, nie odblokowało mi się jeszcze, ale tu powinno się pojawić dodatkowe drzewko z dodatkowym jeszcze NPC-em, gdzie to jakby daje materiały, to jest tak jakby Elven Faction się nazywa. Tam oddaję materiały, dzięki temu mam punkciki, tam są statystyki typu dodatkowy damage, HP-ki i tak dalej. No, no i to. I głównie chodzi o to, że po prostu robimy mapki, wbijamy level, ulepszamy itemy. Chcemy być top 1 w rankingu, nie? Co nie jest takie łatwe. Patrzcie, ile osób już poumierało tutaj. Nawet ja tu jestem na 38 miejscu, moja postać umarła. A gierka nie kosztuje dużo, bo chyba z 4 dyszki. Ona w ogóle kiedyś kosztowała 2. Ale jakiś czas temu podnieśli cenę. No ale i tak, moim zdaniem, gra jest warta swojej ceny. Ja już dobijam do 100 godzin. Także no, jak za gierkę za 4 dyszki 100 godzin, to myślę, że całkiem spoko sprawa. Także tyle.